Alfabetycznie byłoby to w takiej kolejności: Sony, Technics i Uniwersum, czyli ABC dzisiejszego odcinka. Zapraszamy! Witam serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszam również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Oraz dziękujemy serdecznie za wszystkie komentarze i oczywiście subskrypcje. Subskrybując nasz kanał, jesteście oczywiście na bieżąco z wszystkimi naszymi odcinkami. Jak również dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy biorą udział w naszej zrzutce na Muzeum Stacjonarne. A osoby, które chciałyby to uczynić, oczywiście link pod filmem, zarówno jak i na naszej stronie internetowej można na ten temat poczytać. A każdy, kto wspiera tą zrzutkę, oczywiście będzie miał zawsze darmowy wstęp do Muzeum Stacjonarnego. No, w dniu dzisiejszym mamy tutaj faktycznie trzy po kolei występujące w alfabecie filmy. Sony, Technics oraz Uniwersum. Jak już na pewno widzicie, lata 90. Sprzęt trochę mini, trochę midi, ale moim zdaniem na pewno warte zaprezentowania, bo jest jak na tamte lata naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Ale zanim przejdę do prezentacji, to oczywiście zajrzymy jak zawsze do magazynu muzycznego i co na dzień dzisiejszy? Tak, do magazynu muzycznego, do lat 80. Magazyn muzyczny z 1986 roku i dzisiaj zainteresował mnie artykuł M jak muzyka i informacja dodatkowa, korespondencja własna z ZSRR. No, młodszych widzów oczywiście odsyłamy do internetu, co to takiego, no a nasi widzowie, którzy no, pamiętają na pewno ten skrót, nie muszą się głęboko zastanawiać, co to takiego było. Tak, autor rozpoczyna od informacji o światowej czołówce, jeśli chodzi o produkcję płyt gramofonowych. I tworzą kolejno oczywiście tę czołówkę Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia i RFN. A co się dzieje w bloku socjalistycznym? Oczywiście nie trudno zgadnąć, że tam dominuje kraj Rad. No tak. Gdzie około 250 milionów płyt rocznie pojawia się z etykietą głównego, najważniejszego tutaj giganta fonograficznego, czyli M jak melodia. No, kto by pomyślał, że 250 milionów płyt oni byli w stanie wytłoczyć. W naszym bloku wschodnim płyt brakowało zawsze, więc aż w podziw mnie to wprawiło, że przy tak ogromnej ilości oni byli w stanie te produkować. Skąd brali na to materiał? Przecież u nas zawsze wszystkiego brakowało. No ale jeżeli wierzyć gazetom, to musiało tak być. Za chwileczkę dowiemy się, ponieważ współpracowali z pewną firmą. A tu pewnie tajemnica się wyjaśni. Tak, aczkolwiek autor dalej pisze, że jako jednolita, jedyna firma na rynku w tamtym czasie, fonograficzna, liczy sobie zaledwie 22 lata. Młodziutka. Młodziutka, bardzo niewiele, zważywszy na to, że początki fonografii sięgają jeszcze carskiej Rosji, ponieważ to w Rydze w 1901 roku powstała pierwsza fabryka płyt. Ale była to filia towarzystwa Deutsche Grammophon. No tak, czyli znowu licencja. Dokładnie, któremu prezesował brat słynnego wynalazcy Emila Berlinera, czyli Józef Berliner. I takie właśnie były początki. I tutaj dalej mamy informację, że właśnie niezwykła chłonność rynku, jak wspomniałeś, sprawiła, że bardzo szybko rozpoczęli oni własną produkcję. Własną produkcję, ale z matryc przesyłanych z Berlina i Hanoweru. No tak. I z czasem oczywiście powstawały konkurencyjne wytwórnie i dopiero połączenie tych wszystkich wytwórni w 1964 roku stworzyło tego potentata, giganta, czyli firmę Melodia, która miała centralę w Moskwie, a oddziały w kilku republikach. I tutaj jeszcze taka ciekawostka.
W okresie powojennym, kiedy sprawy ochrony praw autorskich pomiędzy Wschodem i Zachodem były zupełnie nieuregulowane, wielu zachodnich twórców muzyki rozrywkowej korzystało z rosyjskiego i radzieckiego dorobku, omijając obowiązki tantiemowe i popełniając najzwyklejsze plagiaty. Bardzo ciekawe, to nawet nie wiedziałem. Dokładnie, i tutaj mamy właśnie, wymienione są nazwiska Paul McCartney, mamy tutaj Springfield oraz grupę Rolling Stones jako przykład. Bardzo ciekawe, czy to mogło być prawda, czy tylko propaganda. No właśnie, być może ktoś z Państwa. A tytułów nie podał. Coś więcej wie. Są tytuły, tak. Też tutaj Państwo, jeśli napiszą do nas, że warto umieszczać, cały czas czekamy za tą informacją, że warto umieszczać takie artykuły, to my z przyjemnością będziemy umieszczać na naszej stronie. Tak. I jeszcze króciutka informacja. Wymienione przykłady zapożyczeń są powszechnie znane, bo dotyczą muzyki popularnej, natomiast ściągi z rosyjskiej klasyki, zwłaszcza Czajkowskiego, stały się zjawiskiem powszechnym. Jak wszystko, tak i ten proceder miał swoją dobrą stronę. Spopularyzował na świecie rosyjską muzykę poważną i dzisiaj jest ona najważniejszym przedmiotem eksportu muzycznego ZSRR. Blisko połowa płyt długogrających melodii to właśnie muzyka poważna. Takiego procentu nie osiąga się w żadnym kraju na świecie. To bardzo jestem naprawdę ciekaw, czy Rosjanie aż tak bardzo kochali muzykę poważną, czy po prostu partia narzucała to jako najbardziej znaną, czy... Był nacisk na... Tak, bo jakoś to mi się trochę dziwne wydaje, żeby połowa nakładu z 250 milionów, połowa to jest naprawdę ogromna ilość muzyki poważnej. I czy akurat na nią był taki zbyt, no patrząc dzisiaj na giełdy, po których chodzimy, prawda, ile płyt winylowych leży z muzyką poważną. Nigdy nawet nie otwarte często są te opakowania. Czy jak, tak jak mówisz, być może była to polityka. Tak, to jakoś ktoś kolekcjonował, ale też za bardzo nie słuchał, aczkolwiek muzyka poważna płytek winylowych była bardzo dobrze tłoczona i trzeba przyznać, że jakość tych płyt była bardzo fajna. Były to płyty naprawdę dobre jakościowo, przynajmniej te, które my spotkaliśmy. No ale jakoś się to widocznie aż tak bardzo też nie słuchali ludzie w Niemczech, bo było tego dużo, a jednocześnie nie było to moim zdaniem aż tak słuchane. I jeszcze taka ciekawostka, że w 1971 roku Melodia rozpoczęła produkcję kaset magnetofonowych. Ich podaż przekracza rocznie 1 000 000 sztuk. Boom komputerowy zapewne zwielokrotni tę liczbę. I w 1981 roku ukazał się pierwszy album zapisany techniką kwadrofoniczną. O, to mamy nawet kwadrofonię w Rosji. No, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi przecież o prawa autorskie, no to w latach 80. i 90. było to bardzo nieuregulowane. No chyba tak, no przecież u nas można było kupić kasety wszystkich znanych zachodnich wykonawców za 5 zł, czy ile to wtedy kosztowało, bo przecież one były stosunkowo, z tego co pamiętam, tanie. Oczywiście bez żadnych hologramów, bez niczego. No sami mamy ogromną ilość tych kaset. No i przede wszystkim to, jak rozmawiałem z trójką, bo chciałem otrzymać kopię, już kiedyś o tym wspominałem, list przebojów trójki, no to też powiedziano, że nie można tego udostępnić ze względu na prawa autorskie, bo utwory tam prezentowane nigdy nie były opłacone jakby. Czyli Marek Niedźwiecki prowadził wtedy listę na, jakby to powiedzieć, na nośnikach, które no, nie były do tego przeznaczone, do publicznego odtwarzania. No, zresztą pan Ryszard Kosiński, z którym cały czas staramy się przeprowadzić wywiad, być może niedługo się uda. Ostatnio się też z nim spotkaliśmy i też opowiadał nam właśnie historię przekazywania płyt winylowych do Polskiego Radia, do odtwarzania, więc będzie to na pewno bardzo ciekawy wywiad, no bo te lata 70. to na pewno były bardzo, bardzo ciekawe lata, gdzie my no, jeszcze wtedy raczkowaliśmy. Jak to się mówi, spodnie zapinano nam wtedy jeszcze tutaj u góry, więc niewiele z tego pamiętamy, ale oczywiście
No, tak się to wszystko zaczynało. No i ktoś wtedy patrzył w Polsce na jakiekolwiek prawa autorskie wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to tak wyglądało również, nie tylko w Polsce, tak sytuacja. Tak. No dobrze, a teraz przejdziemy do krótkiej prezentacji naszych tutaj alfabetycznych bohaterów. Zapraszam. No cóż, duża wieża 43 cm miała zawsze, no jakby powiedzieć, trochę większe napisy. Tutaj mamy wszystko zminiaturyzowane, więc będę się tutaj posiłkował specjalnym narzędziem do tego celu wynalezionym, ażeby czytać tego typu właśnie małe napisy. No, zaczniemy tutaj może jednak po kolei, czyli według alfabetu. Mamy Sony, Technicsa i Universum. Zacznę tutaj od właśnie Sony, mojej ulubionej firmy, którą właśnie tak czasami się zastanawiam, za co ją tak bardzo lubię, bo poświęciłem bardzo dużo czasu, ażeby naprawić te dwa magnetofony. Paski były rozpuszczone całkowicie, wiadomo, od wielu, wielu lat na pewno. I mimo, że ta kieszeń pracowała prawidłowo, odtwarzała stronę A i stronę B, przywijała w dwie strony, a ta robiła dokładnie to samo, tylko o połowę mniej. No, po jakimś czasie ta się jakby zaraziła od tej prawej i stwierdziła, że skoro ta jest taka leniwa, jeśli nie chce, to ona również nie będzie odtwarzać dwóch stron i też odtwarza już tylko jedną. Ale dzięki temu, że mamy to auto rewers, więc mamy tą możliwość, jedna nie działa, druga działa, więc będzie można jej posłuchać. Bo gra mimo wszystko bardzo ładnie. MHC4700 dla osób, które by zapragnęły zaprzyjaźnić się z marką Sony i akurat z tą wieżyczką. Mamy tutaj procesor dźwięku taki, który tutaj oczywiście bardzo ładnie wyświetla nam sygnał, można wyłączyć. Mamy możliwość zmiany oczywiście wizualizacji. Nie ma tu tutaj typowego korektora, który byłby jakby, gdzie możemy sobie ustawiać barwę. Tutaj wszystko działa na zasadzie przycisku. Możemy co prawda zmieniać 100%, 150%. Są takie jakby przypisane funkcje i zmiana dźwięku następuje praktycznie tylko i wyłącznie poprzez naciśnięcie klawisza. Czy było to fajne? No, weźmy pod uwagę, że te wieże tego typu stały bardzo często po prostu w sypialni. Budziły nas rano, bo można było ustawić budzik w nich, o której się mają włączyć, wyłączyć i tak dalej. A więc z tym dźwiękiem nie było tu wielkiego szaleństwa, ale można powiedzieć, że one naprawdę mimo wszystko bardzo fajnie grają. Nasz odtwarzacz CD, tak jak pisze, no disk, tak, mamy też niestety uszkodzony mimo czyszczenia laseru. Niewiele to pomogło. Sprzęt nie chce zacząć odtwarzać KS, popularny laser. Zastanawiam się, czy go wymieniać, gdyż no, skoro te dwa magnetofony się tak na mnie uparły, że nie chcą działać prawidłowo, no to może ten odtwarzacz CD odpuszczę, bo ta wieża troszeczkę w ogóle czasami jakby szaleje. Nie wiem, trochę wypalony tutaj już, jak widać, wyświetlacz od radia. Najwidoczniej radio było najczęściej tutaj słuchane. Sprzęt jest w ogóle bardzo czysty, w środku również bardzo czysty, czyli nie stał gdzieś w piwnicy, stał na pewno gdzieś w jakimś biurze albo u kogoś prywatnie w domu i radio grało najprawdopodobniej najczęściej. No, ktoś kiedyś magnetofony spróbował łączyć, bo paski były całkowicie pozawijane na rolkach, rozpuszczone. Więc jakaś tam próba podejścia do magnetofonu była. W każdym razie sprzęt, jeżeli ktoś szuka do sypialni, postawić sobie coś, co cicho i w miarę ładnie gra i ładnie wygląda, zwłaszcza wieczorem, jeżeli chcemy usłyszeć muzyki. Sony oczywiście można polecić. Ale jeżeli ktoś by chciał pójść krok dalej, czyli chciałby coś naprawdę bardzo ładnego, no to oczywiście Technics jest mistrzostwo świata. Zobaczcie tutaj. Tu wkładamy płytkę. Mamy przycisk zamknij.
i cały wyświetlacz się zamyka. No jest to zrobione naprawdę przepięknie. Oczywiście tutaj mamy to szczęście, że CD działa. I zobaczcie tą wizualizację tutaj. No to jest po prostu piękne. Tutaj mamy demo. Można wcisnąć demo i zaprezentuje nam sprzęt jakby swoje możliwości. Mamy dźwięk właśnie samochodowy, hala, teatr, koncert, disco. Właśnie tu się naprawdę dzieje. Jest to naprawdę bardzo ładnie zrobione. Oczywiście Technics poszedł troszeczkę dalej, bo mamy tutaj możliwości regulacji, zmiany, korekcji dźwięku. Możemy sobie ustawiać własne tryby użytkownika, oprócz właśnie tych przypisanych. Jest to naprawdę technologia już, można powiedzieć, jak na tamte czasy, kosmiczna, przynajmniej dla nas wtedy się wydawała naprawdę kosmiczna. No i przede wszystkim sprzęt wykonany przepięknie. Zobaczcie magnetofon, jeżeli chcemy włożyć kasetę. Również odchyla się cały wyświetlacz. I jeżeli pokażemy od środka, to tu w tej chwili prawa kieszeń jest zamknięta, ale możemy ją otworzyć dodatkowo. Mamy dodatkową klapkę, którą zamyka nam kieszeń. Włożymy kasetę. Mamy tutaj możliwość również zmiany wyświetlacza, czyli od góry, od dołu i oczywiście tutaj trzy takie wersje nam Technics przypisał do wyświetlacza. Ładnie to wygląda. Magnetofon również odbiera bardzo ładnie. Powiem szczerze, że chyba stała zbyt blisko tej Sony, bo też odtwarzają, tylko mimo że nigdy nie była jeszcze naprawiana, mam ją już bardzo długo, ale nigdy jej nie naprawiałem. Zajrzałem do środka, bo mówię, dlaczego odtwarza też tylko w jedną stronę. Może paski da się zrobić, ale tutaj wymiana pasków to jest dopiero jazda pod górkę, naprawdę bez trzymanki. Kiedyś pewnie będę musiał do tego podejść, ale to nie jest wina pasków, bo paski są dobre. W każdym razie też zarówno jedna kieszeń, jak i druga odtwarza tylko i wyłącznie w jedną stronę. Widocznie, tak jak mówię, choroba Sony gdzieś się tutaj na tego Technicsa przeniosła. Tutaj mamy sam wzmacniacz. Mamy wejścia na magnetofon, na tuner, jeszcze na gramofon. I oczywiście tutaj jest nawet napisany DAT, więc nie wiem, czy faktycznie był DAT tej wielkości do dokupienia, czy po prostu jakikolwiek inny, nie wiem. W każdym razie taki dodatkowy przycisk tutaj mamy. Można ustawić godzinę. Tutaj jest cały panel właśnie do ustawiania godziny, budzenia, nagrywania, odtwarzania. Sprzęt naprawdę fascynujący i no, na tamte czasy to była horrendalnie wysoka cena, ażeby nabyć ten sprzęt, więc było to no, w sferze, jakby to powiedzieć, marzeń, ażeby go sobie kupić i się nim cieszyć. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no, nie są to oryginalne kolumny, tak jak w Sony też to nie jest oryginalnie podłączona kolumna, bo Sony miało osobne podłączenie do basowych głośników, a do wejście na głośnik basowy, na wysokotonowy. Jest tutaj w zasadzie jakby możliwość podłączenia wielu głośników satelitarnych i na pewno ten dźwięk jest dużo lepszy niż podłączymy w tej chwili jeden. I tak samo jeżeli chodzi o Technicsa, myślę, że z oryginalnymi głośnikami on też ładniej by odbierał, aczkolwiek dźwięk tutaj jest w miarę przyjemny.
Oczywiście mówimy tutaj cały czas o sprzęcie, który najczęściej, tak jak już wspominałem, stałby raczej w sypialni. Chociaż w latach 90. na pewno byłby prezentowany również w salonie, no bo był, aże drogi, dwa, bardzo, bardzo ładny. Ale na zachodzie najczęściej były to sprzęty jednak niesalonowe. Tu możemy wyłączyć sobie i kieszeń się otwiera. Przy otwarciu kieszeni magnetofon się zatrzymuje automatycznie. Także jeżeli lubicie Technicsa, szukajcie tego modelu. Naprawdę jest bardzo fajny. Teraz przejdziemy do Uniwersum. No, ta wieża dla mnie jest również bardzo ładna. I co prawda z tyłu jest napisane Quelle. No bo Uniwersum produkowało dla katalogu Quelle te sprzęty i ona była tam oczywiście na pewno i w katalogu do kupienia, ale jest to model 4096 i jadąc od góry tutaj mamy odtwarzacz CD, czyli CD4096MD, magnetofon jest pod C4096 od kasetnek. Oczywiście FV od Verstärke i to od tunera. Wszędzie ten sam symbol. W tym odtwarzaczu CD wymienialiśmy kiedyś już laser, bo stwierdziłem, że skoro jest tutaj minidysk, magnetofon, wszystko sprawne z wyjątkiem odtwarzacza CD, to parę lat temu wymieniliśmy laser i odtwarzacz CD działa. Ale ja tutaj głównie chciałbym zaprezentować właśnie minidysk. Który też miał czyszczony laser, bo też już troszeczkę mu jakby brakowało sił na odtwarzanie każdej płytki, czasami gdzieś mu coś przeskoczyło, ale tu pomogło całkowicie czyszczenie. Sprzęt naprawdę bardzo ładny i bardzo ładnie gra. Magnetofon, jak widzicie, z kasetą wkładaną poziomo. Również z autorewersem. I co wam powiem? Przed tym programem otworzyłem ten magnetofon, bo mówię, coś tu z tą kasetą jest nie tak. I oczywiście był pasek otwierający kieszeń do wymiany. Był gruby, już po prostu stwardniał. No, żaden problem. Jest po lewej stronie mechanizmu. Wymiana trwa 5 sekund, z czego 4 to chyba sekundy jest poszukiwanie nowego paska, bo po prostu jest wszystko na wierzchu. I mówię, zajrzę, czy pasek od magnetofonu jest dobry. Z ciekawości, są 4 śruby, można bardzo łatwo podnieść mechanizm do góry. Wyobraźcie sobie, że od spodu pasek jest założony tylko na 2 koła zamachowe. Nie ma żadnych śrub, niczego, po prostu wymiana jest tak prozaicznie prosta, że prostszego sprzętu jeszcze w życiu nie widziałem. Cieszę się z tego powodu bardzo, bo po prostu jeżeli ten pasek któregoś dnia będzie się nadawał do wymiany, to po prostu nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Fenomenalnie rozwiązany sprzęt, jeżeli chodzi o serwisowanie, po prostu idealny. Można było podłączyć oczywiście wejście zewnętrzne, tuner, magnetofon, odtwarzacz CD. Regulacje mamy wysokich, niskich, balans i tu oczywiście zmieniamy źródła. Włączymy sobie magnetofonik. Bardzo ładnie działające wskaźniki. Sprzęt naprawdę piękny. Polecam wam to, jako że Uniwersum może nigdy nie była to firma, z którą byłem jakoś tam bardzo mocno zaprzyjaźniony, no bo tak jak mówię, no, produkowali to głównie dla katalogu Quelle. Często sprzęt ten był takim na niższym poziomie i owszem, trafiały się sprzęty bardziej zaawansowane z logo Uniwersum, ale była to raczej rzadkość.
ale ten tutaj, ta wieża naprawdę mi się osobiście bardzo podoba. Mamy do tego oczywiście tuner z RDS-em, także 5 klocków, jeżeli można tak powiedzieć, które no, obsługują nam w zasadzie wszystko, co w tamtych czasach było nam potrzebne. Tuner, magnetofon, minidysk i odtwarzacz CD. Sprzęty te nie są drogie, bo pojawiają się od czasu do czasu, więc można się postarać i sobie to skompletować, bo moim zdaniem naprawdę warto. Każda z tych wież ma oczywiście swoje plusy i minusy. No, moim zdaniem najwięcej minusów ma moja ulubiona wieża Sony oczywiście, bo składa się głównie niestety z minusów, ale również jest bardzo ładna. No, przyznajcie sami, że z wyglądu naprawdę niczego jej nie brakuje. Może po prostu trzeba by było jej poświęcić więcej czasu na tą naprawę. Może te mechanizmy dałoby się jeszcze wyregulować, żeby one działały prawidłowo. Przypuszczam, że tak. Może moja wiedza jest po prostu zbyt mała. Ale nie wydawało mi się, abym mógł popełnić jakikolwiek błąd, bo nie jest to aż na tyle skomplikowane. Ale uniwersum tutaj moim zdaniem naprawdę świeci i jakością wykonania, bo jest to jednak metal, aluminium to nie jest plastik, jak również tym, że właśnie posiada minidysk, magnetofon, już rozwiązanie, że tak powiem, zupełnie inne i wszystko przepięknie dobrane. No, oczywiście minidysk tutaj jest dla mnie takim faworytem, bo no, była to technologia, która naprawdę... Oczywiście wszystkich odsyłam do filmu na temat minidysku, który kiedyś już na naszym kanale prezentowaliśmy. Naprawdę fenomenalna technologia, która szkoda, że się nie utrzymała. Technics jak zawsze przeskoczył wszystkich, bo po prostu otwieranie tych właśnie paneli przednich. Oczywiście jest pytanie, jak długo wytrzymają tutaj te taśmy, które gdzieś tutaj są oczywiście podłączone, żeby te wyświetlacze nadal świeciły, i czy to się z czasem, gdyby człowiek tego naprawdę używał dużo i często, czy te wyświetlacze by się nie uszkodziły, no jest bardzo dobre pytanie. W każdym razie ja nie używam tego zbyt często, więc jest to cały czas sprawne i ładne. Technics, no, była to technika naprawdę wyprzedzająca swój czas. Oczywiście trochę z rozpędu zapomniałem podać symbol Technicsa, gdyby kogoś on interesował. To jest SLH700, RSH700 i tak dalej. Wszystko związane z liczbą 700 jakby, więc możecie sobie to wygooglować, jak to się mówi, i oczywiście tego sprzętu poszukać. No, ale ty jeszcze byś chciała na pewno wspomnieć parę słów o melodii. Tak, ponieważ chciałabym poinformować o największym obecnie przedsięwzięciu melodii, czyli to lata, koniec lat 80. Największym obecnie przedsięwzięciem melodii jest realizacja gigantycznej antologii płytowej Sztuka Muzyczna Narodów Radzieckich. Ostatnie z aż 1000 planowanych albumów okażą się w 1990 roku. Choć nie wykluczone, że antologia stanie się serialem wiecznie otwartym. Pomysł nie ma swojego odpowiednika w świecie. No tak, mogło to być tylko i wyłącznie związane jakby z planem partii. Dokładnie. Więc no. Artykuł obszerny, bardzo dużo wymienionych z różnych republik zespołów, młodszych, starszych, historia. Gdyby no, ktoś się tym interesował, to warto ten artykuł na przeczytać. Pewno... Nigdy o tym za bardzo nie słyszeliśmy. Może kilku wykonawców byśmy sobie przypomnieli. Ała Bugaczowa, zdaje się, była taka u nas dość popularna, ale tak poza tym... Nie jestem w stanie wymienić zbyt dużo zespołów. No. Z tego, co tutaj czytam, to na zakończenie mały wykaz wartych zainteresowania płyt wytwórni Melodia z radziecką muzyką rockową, wydanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w ostatnim dziesięcioleciu. Tutaj mamy Dyskofonia Argo, Gwiazda i Śmierć Muriety, Arax, Ariel, Zodiak, Wiesiołuje, Rybiata, Bumerang,
No jest tu naprawdę lista bardzo długa. No na pewno było dużo wykonawców u nas w Polsce, przecież też trochę było. Więc i też wykonawcy z Polski skorzystali z produkcji Melodii i tam wydawali swoje płyty, tak jak Ewa Demarczyk na przykład. No tak, ja pamiętam to akurat wydanie niemieckojęzyczne Maryli Rodowicz. Jeżeli komuś mogę coś odradzić, to nie słuchajcie Małgosi po niemiecku. To się nie mogło udać. Moim zdaniem to tak. Moja siostra polska kiedyś mi właśnie tą płytę podarowała jako ciekawostkę i włączyłem ją, ażeby zobaczyć, jak to może brzmieć. No i powiem wam, no to naprawdę brzmi po niemiecku. No to muszę kiedyś posłuchać. Tak, jestem tak, ciekawa, zaciekawiłaś nas teraz. Zostawię cię razem z tą płytą i wyjdę na dłuższy spacer. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nasz kot nie... O, akurat spojrzał tutaj na mnie, widzi, że o nim mówimy. Tak, tak, no, jak ty byś Małgosi posłuchał po niemiecku, to też byś pewnie stracił apetyt na jakiś czas. No, ale to są oczywiście żarty. Być może dla niektórych jest to całkiem akceptowalna wersja tego polskiego, tak jakby jednak bardzo fajnego przeboju. No dobrze, a dla oczywiście wytrwałych będzie dzisiaj znowu otwieranie paczek. Tak, czekam z niecierpliwością. Kolejne paczki czekają w korytarzu. Polska, tak, ogromna paczka z Kanady. Naprawdę wielka. I do tego dwie paczuszki z Polski. Także wszyscy, którzy mają ochotę zobaczyć, o co nasze muzeum się wzbogaci, to niech pozostanie z nami i ogląda dalej ten odcinek do końca. A ja dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia. Mamy trzy paczki dzisiaj. Pierwszą zaczynamy od pana Piotra z Krakowa. Zobaczymy, czy nam się uda szybko ją otworzyć. Kabel do prądu. I tu mamy, proszę bardzo, kasety magnetofonowe Shocking Stillness. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, o braku praw autorskich i o tym, jak to w Polsce sprzedawano kasety. I mamy tutaj RR450 i to jest Grundig. Zobaczcie, 88-108, oryginalny tak zwany Kasprzak stereo. Teraz jestem bardzo ciekaw, czy mechanizm działa, bo ostatnio zamówiłem zębatki do tego właśnie modelu, więc jeżeli jest niesprawny, to oczywiście zębatki zaraz mu wymienię i go oczywiście uruchomię, bo to bardzo fajny sprzęt i przede wszystkim nasz polski. Dodatkowo mamy jeszcze kasety, tutaj Dobry Interes Andrzeja Rosiewicza, bardzo udana płyta. Także dziękujemy bardzo serdecznie panu Piotrowi za paczkę i za ten wspaniały egzemplarz, bo jest oryginalny z napisem Grundig i nie trzeba będzie nawet radia przestrajać, bo odbiera te częstotliwości dzisiejsze. Tutaj mamy Kanadę. No, przypłynęło. Paweł, oczywiście pozdrawiamy Pawła również bardzo serdecznie. Paweł nigdy nie żałuje taśmy i styropianu. Mamy tutaj dość dużo różnych rzeczy. Cóż to takiego? Minolta. A, jakaś kamera.
stara kamera do kręcenia filmów w oryginalnym opakowaniu. Zobaczcie, bardzo ciekawy egzemplarz. Będę musiał to delikatnie potem otworzyć i obejrzeć, sprawdzić. Minolta Autopack 8 mm. Bardzo fajna kamerka. Spróbuję to jakoś wyjąć, żeby ten stropion nam się nie rozleciał. Tu jest jakieś duże urządzenie. Magnetofon kasetowy Pionier. Trzeba będzie użyć noża delikatnie. ZTF 6262. W życiu takiego nie widziałem, o tym oznaczeniu. Bardzo ładny, w drewnie. Zobaczcie. I kaseta Demutwo, to jakieś święta chyba, świąteczna kaseta, ale przepiękny, przepiękny Pionier, naprawdę nigdy tego modelu nie widziałem. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy go od Pawła. No pewnie 120 V to będzie wszystko, które no niestety nie ma możliwości przełączyć na inne napięcie. Trzeba będzie używać zasilacza. Kolejne urządzenie jakieś dziwne. O! A cóż to takiego? Niespodzianka. Whisky kanadyjska. Paweł, serdeczne dzięki. Będzie można opić podczas odsłuchu tych sprzętów. Dziękujemy bardzo za taką niespodziankę. Cóż to takiego jest? Yamaha? O rany. Zobaczcie to. No teraz są stereokasetny dek TC800. Bardzo dziwny dek. Naprawdę powiem wam, że w życiu takiego nie widziałem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Batericzek, czyli chyba on na baterię działa. Tak, tutaj są jakieś narysowane baterie. Gdzieś tutaj to, aha, się wkładało, ale jest też napięcie, no niestety DC 117, czyli tylko i wyłącznie zasilacz. Ale bardzo ciekawy, naprawdę tak w życiu takiego nie widziałem jeszcze. Tu mamy coś bardzo małego. O! Sky, czy tak? Wodka. Nie wiem, to jest chyba powerbank jakiś w kształcie jakiejś butelki. Bardzo ciekawe. Dziękujemy również. Patrzymy dalej, co my tu mamy. Kolejny dek.
Toshiba. PC4360. Bez kieszeni. Kaseta zewnętrzna. Bardzo ładny dek. Ale będzie pracy, żeby to uruchomić i potestować. Będzie co robić, naprawdę. Ale to cały czas jeszcze nie koniec. Tu mamy kolejne jakieś radio. Aha, Crown Bombox, czyli do naszej ogromnej kolekcji bomboxów Crown 475 z radiem. Też nigdy tego modelu nie widziałem, nie miałem. I od razu sprawdzam napięcie. No, pisze 220 też, więc gdzieś tutaj powinna być możliwość przełączenia go na 220 V. To jest już dobra wiadomość. Idziemy dalej. Tu są kolumny. Zobaczcie. Musimy to rozciąć również. Bombox. Panasonic RX, który to jest model RX, nie widzę tutaj symbolu, musiałbym okulary ubrać, chyba że z tyłu pisze, no na pewno pisze, tylko bez okularów będzie ciężko odczytać, ale fenomenalny, piękny, tego modelu też nie miałem, a bomboxy, no to moje ukochane urządzenia. Tu mamy listę. Receiver, Crown, Panasonic, Toshiba, Pioneer, Yamaha, Minolta, plus prezent. Prezent to rozumiem oczywiście whisky. Dziękuję bardzo. I o! Tu mamy. Oj, coś tutaj jednak w podróży trochę ucierpiało, może muszę to jednak wyjąć delikatniej. Teraz wcinamy. Tu mamy problem z deseczką, ale to mi wygląda na jakiś amplituner. Tak jest. To jest amplituner stereo receiver. Brakuje nakładki, ale sprawdzę w kartonie, czy jest. Bardzo ładny receiver. Deseczkę da się pokleić oczywiście. Tutaj nie widać, żeby gdzieś ten klawisz był. Nie wiadomo, czy go nie było, czy może leży gdzieś w kartonie. Spróbujemy teraz ten domowy chaos jakoś tu ogarnąć, bo tutaj naprawdę jeszcze po ostatnim filmie nie posprzątaliśmy sprzętu, a już kolejne egzemplarze. Dobrze. Paweł, wielkie dzięki za te wspaniałe rzeczy. A tutaj mamy od naszej trzeciej połówki. Nasza trzecia połówka zdecydowała, że to powinno znaleźć się w naszym muzeum. Więc Zysiu, dzięki. Zobaczymy, co to takiego
co to takiego jest. Bo zdanie było takie, że tego nie może zabraknąć. Patrzę, jak to otworzyć. Co to tu? To jest karton. Okej. Tył mi jakiś znajomy tutaj, to mi coś przypomina. Okej. To mi coś przypomina. Hi-Fi, Unitra, Diora, Meluzyna Stereo. Ale powiem wam, że to jest jakaś wersja mi nieznana, bo tej wersji Meluzyny nie widziałem. Jakaś inna. I coś jeszcze do tego. Wydaje się, że jest oryginalny. Wzmacniacz. Ciężko się pomieścić. No, też drzewo trochę uszkodzone. Nie wiem, czy nie w trakcie podróży. Szkoda by było, ale tak jakby na to wskazuje. Ale oryginalny komplet Meluzyny stereo. Piękne do naszego muzeum. Czesiu, wielkie dzięki. Paweł również. Dziękujemy ci bardzo. No i oczywiście pan Piotr. Również wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy wsparli nasze muzeum. Oczywiście będziemy robić o tym wszystkim programie. Będziemy to czyścić, naprawiać. I mam nadzieję, że odcinków nie zabraknie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.